Dzień dobry, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dzisiaj gościmy w Lublinie, gdzie znajduje się siedziba notowanej na New Connect spółki SDS Optik. Zapraszam do wizyty w laboratoriach, gdzie fizyka łączy się z chemią i biologią. Firma SDS Optik powstała w 2013 roku. Jej początki sięgają Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze w tamtym czasie razem z żoną Magdaleną mieszkaliśmy właśnie w Bostonie. Po założeniu firmy szukaliśmy inwestorów na rozwój naszej działalności. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych na jednego inwestora przypada 10 dobrych projektów, a w Polsce jeden dobry projekt przypada na 10 inwestorów. Stąd decyzja o powrocie do Polski i założeniu naszej działalności właśnie w Polsce. Żona ma bogate doświadczenie w pracach biotechnologicznych. Ja jestem inżynierem i pracowałem przez wiele lat w dziale fotonicznym. Także rozmawiając wspólnie, zastanawialiśmy się, jak tu połączyć nasze siły, nasze kompetencje, żeby stworzyć coś razem i coś większego niż w osobnych naszych poprzednich doświadczeniach. Stąd powstał pomysł na stworzenie sondy diagnostycznej do monitorowania i wykrywania markerów nowotworowych. Naszym pierwszym targetem były nowotwory piersi HER2 pozytywne. Oczywiście od samego początku w pipeline mamy kolejne aplikacje, takie jak nowotwory prostaty, choroby zakaźne czy monitorowanie leków docierających do guza. Urządzenie i technologia InProp składa się z trzech głównych komponentów. Pierwszy z nich i najważniejszy to jest jednorazowa sonda InProp, składająca się ze światłowodu, jak i z komponentów biologiczno-chemicznych. Drugim ważnym elementem jest analizator, który zawiera w sobie źródło światła w postaci lasera, gdzie światło jest interpretowane i następuje analiza wyników pochodzących z sondy światłowodowej. I trzecim ważnym komponentem jest całe oprogramowanie, które zarządza analizatorem i przetwarza wyniki jakby fotoniczne, matematyczne pochodzące z sondy światłowodowej na język lekarski. Posiadamy pod swoimi skrzydłami działy inżynierii, chemiczne, biologiczne, jak i fotoniczne. Posiadamy również własną linię produkcyjną, gdzie stworzymy od samego początku całą sondę InProp. Całość jest spajana przez dział certyfikacji, który niezbędny jest, żeby produkt medyczny mógł wylądować na rynku. Nowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. Ze statystyk wiemy, że co najmniej 10 milionów osób każdego roku umiera z tego powodu. Wiemy też, że gdyby diagnostyka była bardziej skuteczna, to wielu z tych pacjentów można by uratować. Szacuje się, że nawet do 30% mniej pacjentów mogłoby umrzeć z powodu nowotworów. Nasza technologia będzie miała zastosowanie w wielu różnych obszarach, m.in. w chorobach nowotworowych, ale także w chorobach zakaźnych oraz we wszystkich tych potrzebach, gdzie diagnostyka jest trudna, na przykład tam, gdzie trudno jest pobrać tkankę. Będziemy mogli ją wykorzystać do innych aplikacji. Polega to na tym, że światłowód będzie funkcjonalizowany w zależności od potrzeby i do tego potrzebne nam są komponenty biologiczne. Dzięki temu, że zgromadziliśmy odpowiednio wykształconą kadrę, jak również zasoby sprzętowe w naszym laboratorium, cały proces możliwy jest do wykonania u nas na miejscu. Rozpoczynamy od właśnie stworzenia odpowiedniego komponentu biologicznego, zaprojektowania jego, tak aby był najbardziej skuteczny i nakierowany na odpowiedni cel. Jest to forma białka posiadającego właściwości skutecznego wykrywania danej cząsteczki, czyli naszego targetu. Dzięki temu, że posiadamy w naszym laboratorium wszystkie zasoby konieczne do wykonania takiego komponentu, jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie przeskalować technologię z jednego targetu na drugi. Oprócz kompetencji zawodowych, jakie łączymy w naszym zespole zarządczym, bardzo istotnym elementem jest to, że jesteśmy grupą zgranych osób znających się od wielu lat i dzięki temu łatwiej jest nam realizować wspólne cele. Od 36 lat pracuję jako chirurg, lekarz, a od 20 lat kieruję kliniką chirurgii onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i mam do czynienia z chorymi na raka piersi. Taką najbardziej palącą potrzebą jest konieczność skrócenia okresu od rozpoznania do leczenia u chorych na raka piersi. Ta wiadomość o tym, że chora ma raka piersi, jest bardzo stresująca i chodzi o to, aby zminimalizować stres i przede wszystkim skrócić czas działania tego stresu. Skrócenie okresu diagnostycznego polegające na bardzo szybkim określeniu nie tylko tego, że mamy do czynienia z rakiem piersi, ale również określenie typu molekularnego raka piersi, najlepiej przyżyciowo, znakomicie skróciłoby ten czas. Ta główna idea sondy InProp, zamiana reakcji biochemicznej na impuls elektromagnetyczny i możliwość przyżyciowego
obiektywnego określenia ekspresji HER2 u chorej na raka piersi ma kolosalne znaczenie. Ta metoda i projekt IMPROBE ma szansę na trwale wpisać się do algorytmu postępowania diagnostyczno-leczniczego u chorych na raka piersi, z tym, że konieczne są dowody naukowe. Zdobycie tych twardych dowodów naukowych zajmie na pewno dużo czasu, ale jeżeli poświęcimy temu dużo uwagi i rzetelnie, wykonamy swoją pracę rzetelnie, to wtedy efekt będzie rzeczywiście trwały. Pomysł i projekt IMPROBE jest unikalny, można powiedzieć, i odpowiada na takie te najbardziej współczesne oczekiwania i przypominają mi się słowa mojego mentora, profesora chirurgii z Amsterdamu, który powiedział, że on jako chirurg zajmujący się nowotworami marzy o tym, aby mieć do dyspozycji w ręku taką magiczną różdżkę, która umożliwi mu za dotknięciem rozpoznanie typu molekularnego raka, który właśnie operuje. Myślę, że ta sonda IMPROBE może być taką magiczną różdżką. Wyzwania, które adresujemy naszą technologią, to przede wszystkim rynek nowotworów. Według różnych danych Światowej Organizacji Zdrowia czy różnych organizacji pozarządowych w ciągu najbliższych 20 lat zachorowalność na choroby nowotworowe zwiększy się o ponad 50% do prawie 30 milionów przypadków w skali całego świata. W tym samym czasie nowoczesne terapie nowotworowe są sukcesywnie wprowadzane na rynek przez firmy farmaceutyczne. Są to przede wszystkim terapie celowane, immunoterapie, terapie komórkowe, terapie genowe. One zwiększają i wydłużają przeżywalność pacjentów nowotworowych, zwiększają szanse na szybsze wyleczenie, ale wymagają bardzo precyzyjnej i bardzo dokładnej diagnostyki. I właśnie w tym obszarze nasza technologia ma największy potencjał. Kolejnym bardzo silnym, dużym wyzwaniem, które my również adresujemy naszą technologią, jest to stale zmniejszająca się ilość lekarzy o specjalizacji patomorfologii, czyli tych, którzy wykonują badania histopatologiczne tkanek pobranych w procedurze biopsji. Ilość tych lekarzy niestety z roku na rok się coraz bardziej zmniejsza. Średnia wieku patomorfologów w Europie czy też w Stanach Zjednoczonych sukcesywnie rośnie, co powoduje, że przy rosnącej ilości pacjentów nowotworowych w kolejnych kilkudziesięciu latach będziemy mieli do czynienia z bardzo dużym i ciągłym przyrostem czasu oczekiwania na wyniki histopatologiczne, które już dzisiaj w różnych ośrodkach, w różnych częściach świata oznaczają oczekiwanie na wynik od kilku do kilkunastu tygodni. Cały nasz proces komercjalizacji tej technologii oparty jest o dwa takie bardzo silne filary naszego modelu biznesowego. W pierwszej części jest to własna, na niedużą skalę produkcja zarówno tych jednorazowych części naszej technologii, czyli mikrosondy diagnostycznej, czy też monitorującej terapie celowane w onkologii, jak również urządzenia detekcyjnego, które jest jakby urządzeniem wielokrotnego użytku. Tutaj zakładamy, że będziemy w stanie przy stworzonej właśnie i tworzonej przez nas obecnie całej infrastrukturze produkcyjnej, zarówno w części fotonicznej, czyli światłowodowej, jak i w części biologicznej, chemicznej, bioinżynieryjnej, będziemy w stanie samodzielnie wytwarzać nieduże ilości w takich warunkach półprzemysłowej produkcji nasze mikrosondy i dostarczać, sprzedawać je do wybranych szpitali czy też centrów diagnostycznych. Natomiast tym najważniejszym elementem całego modelu biznesowego i całej strategii komercjalizacji jest partnerstwo korporacyjne z dużymi podmiotami, z dużymi firmami, zarówno farmaceutycznymi, jak i dużymi firmami sprzętu diagnostycznego czy też sprzętu medycznego. Tu przede wszystkim skupiamy się na fakcie takim, że nasza technologia jest przełomową technologią, może stać się w dłuższej perspektywie czasu kompletnie nową metodą diagnostyczną, stosowaną nie tylko w chorobach nowotworowych, ale też w chorobach zakaźnych, w chorobach grzybicznych, w chorobach oczu, w wielu też innych indykacjach, czyli właściwie wszędzie tam, gdzie dzisiaj pobiera się próbkę, czy to tkanki, czy krwi, czy płynu, wysyła się do zewnętrznego laboratorium i dokonuje się badań w tak zwanej klasycznej diagnostyce in vitro. My jako zespół zarządzający, trzyosobowy, każdy z nas spędził kilkanaście lat za granicą w różnych ośrodkach. Magda Staniszewska ma potężne doświadczenie m.in. z Harvard Medical School czy z Uniwersytetu w Cleveland. Marcin Staniszewski przez wiele lat współpracował z laboratoriami NASA, gdzie rozwijali technologie związane ze światłowodami, z komunikacją szeroko pojętą w obszarach kosmicznych. Ja przez wiele lat też pracowałem w różnych korporacjach, zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie sprzedaży i też po stronie zarządczej. Ten miks kompetencji i doświadczeń kilkunastoletnich w różnych organizacjach, zarówno naukowych, jak i biznesowych na całym świecie powoduje, że dużo lepiej się rozumiemy, jeśli chodzi właśnie o połączenie świata nauki z biznesem, ale też dużo lepiej nam się realizuje wszystkie założone cele.